Reinhard, to jest osobisty trener Martina Schmidta. I Martin Schmidt. W dobrej formie jest już Niemiec. Ponad 120 metrów zdecydowanie. W wczorajszym konkursie zawodnik, który poprzedni sezon ukończył w klasyfikacji Pucharu Świata na trzecim miejscu. No i zobaczmy, na niego liczą kibice i daleko, bardzo daleko leci, tak jest, on chyba jeszcze... Musiano puścić przed skoczka, jest Adam Małysz na rozbiegu. Daleko, bardzo daleko i będzie na pierwszym miejscu oczywiście Adam. Skoczył daleko, jak to na niego podziała, czy deprymująco, czy mobilizująco, zobaczymy. O, jest w dużej formie. Skoczył dalej. Wygrał dzisiejsze zawody bez wątpienia. Victoire de deuxième place pour Adam Małysz, le magicien est en piste. Ah, il est haut, il est haut, il est loin. Adam Małysz sur une autre planète, une fois encore. Dzisiaj o podium trudno marzyć, dzisiaj w drużynie, ale popatrzmy, jak pięknie skacze Małysz. Znakomicie. W granicach 97-98 metrów. Si trzeba i o miasteczko polepszy, kto wie. Ale szkoda, ten rozhodujący krok jakoby nam w tym drugim kole czas chybiał. Alan Olborn, daleko. Więc tamte czasy bardzo fajnie wspominam. Te ostatnie czasy Engelbergu nie porównałbym do Zakopanego. Nie da się nic porównać do Zakopanego zdecydowanie. Szczególnie w tych pierwszych moich latach, gdy tam szacowano, że przyszło 100 tysięcy. Klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. Popatrzmy, pierwszy skok Adama tutaj. Podczas kwalifikacji trzeci wynik, teraz mocne wychylenie i będzie leciał daleko, najdalej, zdecydowanie najdalej. Wydaje mi się, że to jest nowy rekord. Ostrogi rewanż, wygrywając trzy kolejne konkursy w Engelbergu oraz dwa razy w Predazzo. Ten włoski obiekt będzie areną rywalizacji skoczków w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, a zatem fakt, że dobrze skakał na nim. Dzisiaj przy tych warunkach, przy tym rozbiegu w ogóle tak daleko można polecieć. To znaczy, my nie widzieliśmy wiatromierza, ale proszę zwrócić uwagę, miał większą prędkość na jazdy, 93 km przeszło. No, si, ciągnie cały stadion 3-3, będzie to daleki skok. Daleki skok. A Martin Helvar, Sven Hrabal, vítěz Oberstdorfu a Garmisch-Partenkirchenu, vedoucí muž turné. Znovu fantastický let, Sven Hrabal má úžasnou fazónu. To by ten skok mohl pokazit, ale myslím si, že je v takové formě, že skočí. Haha, Sven Hanawalt je naprostá jednička. Vítěz Oberstdorfu. Erschafft es wieder. Króla przestworzy Svena Hanawalta, którego praca niemiecka określa, że on ma jakiś pach w powietrze. Na czym on polega, za to wszyscy widzą, że skacze najdalej. Bardzo dobrze, cieszę się z tego, że potrafi skoczyć tutaj u siebie i myślę, że mieć dobre warunki, ale oddaje też bardzo dobre skoki, pierwszy raz chyba w konkursie w tym roku. Do znudzenia będziemy podkreślali, że w tym sezonie najważniejsze są Igrzyska Olimpijskie. Dokładnie, na pewno najważniejsze są Igrzyska, ale wiadomo, w Parze Świata też trzeba walczyć. Jutro niedziela, bo już niedziela. Lepszy, bo jego tam na dole nie niesie, może mu brakować nieco właśnie odległości. I jest! Piękny skok! Znakomicie! Dobra prędkość najazdu! Cieszymy się z dobrej postawy Marcina Bachledy. Według tutaj moich prowizorycznych obliczeń powinien on ukończyć rywalizację na 15. miejscu. A w powietrzu Andreas Wittfels, lider po pierwszej serii i nie może to budzić wątpliwości. Zdecydowanie najdłuższy skok w serii drugiej. Jest on zweiter. Er hat nichts zu verlieren. Von ihm erwartet niemand, dass er bei Olympia die Kastanien aus dem Feuer holt. Und das macht ihn vielleicht zu stark. Oh, Skifehler, leichte Schere, dennoch kräftiger Absprung. Und das Beste drauf. Saltador. Austriaco que va a intentar ahora superar al equipo japonés. 129 metros y medio en la primera oportunidad.
Se va. Madre mía, vaya salto. Odetchnęliśmy wszyscy. Niezależnie od tego, co się teraz wydarzy. Karnawal daleko. Chyba będzie przed Małyszem. Nazwany objawieniem, cudownym dzieckiem światowych skoków. Aman. Musi skoczyć bliżej o 2 metry od Polaka. Daleko. Chyba dalej. Na zakończenie ubiegłego sezonu miał fatalny upadek na Velikance w Planicy podczas lotów narciarskich. Ależ fantastycznie skoczył kraniec teraz. Nie wiodło się od początku sezonu. Salt Lake City na igrzyskach, 7. i 10. miejsca w konkursach indywidualnych. A jak poradzi sobie Blacht? Przed rokiem na tym obiekcie wywalczył Mistrzostwo Świata i teraz przypomniał sobie chyba tamte dni. Wspaniały skok Martina Schmidt dla Francuzów, a teraz już walka o czołowe lokaty. Reprezentant Finlandii, Matti Hautamäki. Bardzo ładny skok, chyba najdłuższy w dzisiejszym konkursie. 8 metrów, tutaj 214,5 tej serii treningowej. Jeden z najlepszych wyników historii, oczywiście najdłuższych skoków w historii skoków narciarskich. Wysoko, będzie daleko. Bardzo ładnie, gdzieś chyba nawet ponad 200 metrów. Kapien Falun in Schweden ist vor relativ wenigen Zuschauern. Die Spannung steigt. Na die Hautamäki. Leichte Probleme auch für ihn, die Ski in Position zu kriegen. Dennoch kommt durch. Was für ein Sprung von Hautamäki. Dwa skoki, dwa najdłuższe skoki w obu seriach, trzeci w tym sezonie w klasyfikacji Pucharu Świata. Najlepszy na treningu po Adamie Małyszu. I teraz piękny skok, jeszcze dalej skoczył. Czyni to dzisiaj Schweizer Simon Amann w serii próbnej najdalej, 124 metry, jak będzie w konkursie. Bardzo ładny, wysoki lot. I jest najdłuższy skok w konkursie. Duże brawa dla Simona Ammana. 213 metrów. No i zobaczymy teraz. Skaczą z wyższej belki, skoki będą dalsze. Uła, rekord przeskoczył. A zatem to, co zapowiedział.